Sponsorem programu jest Galeria Warmińska. Renata Piotrowska, stylistka Galerii Warmińskiej. Rozpoczynamy już trzeci odcinek naszego programu Fashion Queen. Za chwilę poznacie uczestniczki naszego kolejnego odcinka. Ewa Radew pochodzi z Olsztyna, studiuje filologię angielską. Marta Milewska pochodzi z Ełku, mężatka, pracuje w firmie zajmującej się tłumaczeniami. Dziewczyny, mamy dwa tematy. Pierwsza stylizacja, moda uliczna rodem z Nowego Jorku. A drugi temat, jak cię widzą, tak cię piszą. Ewa, wylosowałaś jako pierwsza, startujesz, masz godzinę i 1000 zł do wydania. Okej, okay. Wydać Boże, wszystko. Jakie zadanie? Mam 1000 zł, żeby wydać te pieniądze na dwie stylizacje. Na dobra, dwie. Lecimy, mogę dostać to? Czy jasne. Jesteś gotowa? Jestem dobra, gotowa. Dobra, dawaj. A ty jesteś gotowa? Jestem gotowa. Masz listę? Just got them listę. A mam tyszek, dobra. Stylizacja z Nowego Jorku? Nie, no zaśmiałam się, że jesteśmy w Polsce i mówimy stylizacja z Nowego Jorku. Ale oczywiście Nowy Jork jest stolicą mody, tam jest wszystko. I fajnie jest patrzeć na te lookbooki czy cokolwiek i one się fajnie ubierają, ale ja po prostu tak reaguję, jestem bardzo wrażliwa na słowa, więc mnie to rozśmieszyło. Moda z Nowego Jorku. Że dobrze obczajasz Tikeya. Jakie spodnie? Spódniczka. To jest piękne, myślę. Aha. To jest tak. Nie, to jest za bardzo vintage. Ja jestem za niska, naprawdę wygląda jakbym była, jakby to powiedzieli, gypsy w Polsce. Bo to, nie wiem o co chodzi, w ogóle z tym nie ma tego słowa, ale okej. Okay. Wrażenia z pierwszych 10 minut? Szybko biegamy, mogłam założyć adidaski, ale fajnie widać, że Ewa ma pomysł na swoją stylizację. Dokładnie wie, czego szuka i od razu wystrzeliła w pierwsze miejsce, także super. Dobra, to jest moja pierwsza stylizacja. Jak cię widzą, tak cię piszą. Bardzo energiczna dziewczyna, zdecydowanie to, czego potrzeba w oporanku. Wybrała rzeczy, na które ja bym nie zwróciła uwagi, aczkolwiek jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, efekt jest wow. Sklep teraz. Aha. Jak ja nie lubię tych dźwięków. Możesz mieć jakiegoś chipa. No to nie jest mój problem. Przepraszam, zależy mi na czasie, a pipcze mi coś. Mógłby pan to załatwić? Dziękuję. Dobra, gdzie są moje Simple Vans?
czyli ty już masz jakieś upatrzone wansy, tak? Nie, chcę taki basic z długimi suszurnurówkami, taki totalny basic, nie ma go tu. Dobierze t-shirt, fajne buty i będzie stylizacja rodem z Nowego Jorku. Tak. Czy lubię modę? Lubię, ale nie mam jakiegoś strasznego ciśnienia, bo czasami ubieram się bardzo słabo. I jakby nie obchodzi mnie. Ta moda jest takim fajnym dodatkiem. Jak masz ochotę zjeść sobie lody waniliowe, to idziesz je kupować. I tak jest też z ciuchami. Jak chcesz dzisiaj jeść pistacjowe, to jest pistacjowe. I tak, też tak się ubieram. Chyba nie ma rzeczy, której bym nie założyła. Fajna dziewczyna, mega pomocna i już teraz się stresujesz, zrobi pewnie lepsze stylizacje ode mnie, a ja będę, a jest miła, ja też nie będę niemiła, bo nie jestem niemiła bez powodu, why? I no nic, cieszę się, że, z Martą rywalizuję. Jeżeli mamy małą rewolucję, co uważasz o wyborze teraz sukienki do wansów? Zaskakujący. Po raz kolejny pewnie bym nie połączyła takich rzeczy, ale to jest właśnie reguła tego programu i myślę, że wyjdzie to bardzo fajnie. Dużo lepiej. Może jakiś pasek? Spodenki, nie? Mhm. Przepraszam, a spodenki? Ułożyłam sobie coś mniej więcej w głowie. Stylizacji tak na dobrą sprawę mam 3, 4, 5 pomysłów. Kwestia zgrania tego cenowo. Almost ready. Czy ktoś mógłby mi podać dokładny czas? Dziękuję. 20 minut. Skończyłaś 8,5 minuty przed czasem, poszło ci fantastycznie, jesteś mega krajzorką. Teraz czas na ciebie, masz godzinę i 1000 zł. Czas start. Dzięki. Powodzenia. Dzięki. Powodzenia. Chciałam wziąć udział w tym programie, żeby udowodnić mojemu mężowi, że przez te lata biegania po galeriach po prostu opłacało się, żeby wygrać program i wreszcie zrobić zakupy za darmo. Jak nie widzą, tak nie... Jak ci widzą, tak cię piszą. Tak. Chociaż myślę, że pomiesza mi się to w trakcie i będę jeszcze zmieniała. Trudne stylizacje i moda uliczna z Nowego Jorku, jakby to jest coś, w czym ja się nie odnajduję i spanikowałam przez chwilę. Tak jak
jak lubię, no nie oszukujmy się, z fajnymi ludźmi, także jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Zdecydowanie to było trudne zadanie. W połowie rzeczywiście miałam kryzys, bo okazało się, że moja koncepcja w ogóle nie wypaliła i muszę na prędce wymyślić zupełnie coś innego. Chyba, że lubisz. Za dużo. Zobaczę, jak będzie druga, czy mi to po prostu pasuje do koncepcji. Ale jaki jest twój pomysł w ogóle na tą drugą? Ta druga to jest Nowy Jork, to jest boho. Tylko, że ona jest tak na maksa krótka. Czy to widać? Widać, nie? Za krótka? Widać ci pupę. Tak, bo ona jest po prostu też. Jak ci się podoba sukienka? Jak mi się podoba sukienka? No mówiłam ci, trochę jak obrus dla mnie. Nie podoba mi się materiał. Rozumiem koncepcję tej sukienki, ale jest za krótka. Nie boję się w sumie żadnej opinii i krytykę i pozytywne opinie przyjmę zdecydowanie z godnością. Jestem też tutaj po to, żeby się dowiedzieć czegoś, może coś powinnam zmienić i czekam na wszystkie opinie otwarcie. Czy zależy kto to będzie, bo jeżeli to będzie Jean-Paul Gaultier albo jeżeli to będzie na przykład projektantka Miu Miu, to może tak, ale... Znaczy nie mam w Polsce takich autorytetów modowych, z którymi bym rzeczywiście się liczyła, bo jakby nie śledzę tego, więc nie wiem. Z tych dwóch już ta jest chyba lepsza. Ta jest lepsza, nie? Ta bardziej pasuje znacznie. Do tego. Znacznie. Skończyłaś 18 minut przed czasem. Szybko poszło. Przede wszystkim w ostatnim sklepie. Gratuluję ci bardzo. Za chwilę zaprezentujecie się przed naszymi jurorami. A kto będzie was oceniał? Zobaczcie. Anna Dąbrowska, tancerka i choreograf. Kaja Warmińska, redaktor magazynu Fashion Time. Joanna Kowalska, wizażystka telewizji RTV.
Znamy już jurorów. Czas na pierwszą stylizację. Tematem przewodnim była moda uliczna Nowego Jorku. Zaprezentuje nam się Ewa. Bardzo mi się podoba, bardzo fajnie wszystko jest dobrane, jest taki pazur, ale jest też taka trochę nonszalancja, bardzo mi się podoba zestawienie sportowych rzeczy z taką koszulą, także wydaje mi się, że klimat jak najbardziej jest oddany, jeżeli chodzi o ulicę Nowego Jorku, bo jest i styl, i pazur. Myślę, że świetnie oddałaś zadany temat, super to pasuje do ulic Nowego Jorku, to po pierwsze, a po drugie wyglądasz bardzo naturalnie, wyglądasz tak, że jesteś sobą, nie jesteś przebrana, ale jesteś ubrana. Myślę, że świetnie się bawisz modą, potrafisz fajnie miksować różne tematy. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba ta stylizacja. Mam wrażenie, że pasuje ona do twojej osobowości. Jest bardzo taka luźna, więc mam wrażenie, że się idealnie wpasowałaś w temat. To była Ewa, czas na Martę. Bardzo delikatnie, bardzo kobieco. Widać, że dobrze się w tym czujesz. Fajnie, że są takie detale właśnie jak torebka, buty dobrane super. Jedynie mi czego brakuje to troszeczkę takiego pazura, takiej drapieżności. Jest to taka wersja może trochę hipisowska, delikatna, wiosenna, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Nowy Jork, to takiego trochę pazura, zadziorności. Stylizacja bardzo fajna, poprawna. Myślę, że jak na Nowy Jork to też pasuje, bo to przecież kulturowe miasto, bardzo różnorodne, więc to okej. Okay. Natomiast czegoś mi brakuje. Brakuje mi, tak jak powiedziała koleżanka, jakiegoś pazura. I myślę, że jednak w konkurencji ze stylizacją Ewy czegoś tu brakuje. Ja się tutaj zgodzę z moimi poprzedniczkami. Ubiór jest ładny, ale jednak brakuje mi takiej wyrazistości. Mało mi to pasuje do tematu takiego Nowego Jorku. Bardziej tak na taką plażę tak naprawdę. No, czegoś brakuje. Teraz czas na werdykt jury. Oceniamy Ewę. Zobaczmy teraz, co jurorzy sądzą o stylizacji Marty. Tak naprawdę druga runda może być dopiero decydująca, bo tutaj jest duże pole do popisu i tutaj można też zaszaleć, bo temat jest nie do końca oczywisty, także wydaje mi się, że jeszcze nie jest wynik przesądzony. Marta musi pokazać swój styl, musi pokazać, że potrafi interpretować modę, a nie tylko działać na zasadzie kopiuj wklej z tego, co jest na manekinach w witrynach sklepowych, więc musi po prostu pokazać swoją osobowość i swoje upodobania. Temat był bardzo trudny i mam nadzieję, że Ewa po prostu mnie nie zawiedzie w tej rundzie. Uczestniczki zaprezentowały pierwsze stylizacje. Zobaczmy teraz drugie stylizacje. Tematem przewodnim była jak cię widzą, tak cię piszą. Zaprezentuje się Marta. Temat jak ci widzą, jak ci piszą nie jest prostym tematem, dla mnie również, ponieważ nie znam cię osobiście. Natomiast jakbym na ciebie spojrzała, na pewno bym pomyślała, że jesteś luźną osobą i bardzo otwartą dla innych. Dla mnie strzał w dziesiątkę. Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli to jest taka stylizacja obliczona na wywarcie jakiegoś wrażenia na drugiej osobie. Ja szczerze mówiąc nie do końca jestem pewna, jaki to miał być rezultat, nie do końca odbieram ten przekaz. Na pewno brakuje mi trochę dodatków, jakichś zawadiackich, może daszka, czapki, czegoś takiego, co dopełniłoby tę stylizację. Ogólnie jest fajnie, ale
nie do końca to do mnie trafia. A ja widzę bardzo uśmiechniętą, bardzo fajną dziewczynę, która się chyba już bardziej wyluzowała i lepiej czuje w tej stylizacji niż w poprzedniej. Super koszulka, bardzo mi się podoba. Fajnie, że jest kolor, jest taka przyciągająca. Faktycznie brakuje trochę dodatków. Jakieś okulary, czapeczka, może nerka, saszetka. Coś, żeby jeszcze trochę podkręcić tą stylizację. To była Marta, czas na Ewę. Ja widzę, że ty jesteś osobą taką z charakterem, ubierasz się z charakterem, bardzo stylowo, wychodzisz, prezentujesz się bardzo pewna siebie i myślę, że ta stylizacja w pełni współgra z twoją osobą, dlatego jak najbardziej na plus. Tą stylizacją potwierdzasz, że bardzo lubisz bawić się modą, żonglujesz bardzo swobodnie różnymi konwencjami i świetnie ci to wychodzi, dla mnie rewelacja, bardzo mi się podoba. Widać cały czas, że zadziora z ciebie, widać charakter, widać też to, że dobrze się czujesz i wiesz, jak łączyć naprawdę różne, czasami na pierwszy rzut oka może nawet niepasujące do siebie rzeczy, żeby to wyglądało bardzo fajnie i stylowo. Także ja jestem jak najbardziej na tak. I plus ogromny za okulary. Okulary są nieziemskie po prostu. Poznajmy werdykt jury. Jurorzy ocenią Martę. Dlaczego powinnaś wybrać ten program? Dlaczego powinnaś wygrać program Fashion Queen? Bo I'm a fashion queen. You don't know? Powinnam wygrać ten program, ponieważ od lat jestem zaangażowaną zakupoholiczką i to mi się po prostu należy. Czas na ostateczny werdykt. Jurorzy ocenią Ewę. Dobra zabawa. Cieszę się, bo Ewa miała naprawdę fantastyczne stylizacje i uważam, że to było zasłużone. Szarfa królowej dla Ewy. Serio? Tak powiedziała? Miła. Strasznie miła Marta. Cieszę się, że wygrałam, bo podobają mi się te ciuchy bardzo. Jakoś tak odpowiadają mojej osobowości. I fajnie, że wygrałam, że zostałam fashion queen tego odcinka. To było miłe doświadczenie. To był trzeci odcinek programu Fashion Queen. Widzimy się już za 2 tygodnie. Sponsorem programu była Galeria Warmińska.